Jaka forma opodatkowania jest optymalna dla przedsiębiorcy jednoosobowego, dla spółki cywilnej, spółki jawnej czy spółki partnerskiej? Jaka forma prowadzenia biznesu będzie najlepsza? Jak to wszystko policzyć przy użyciu naszego kalkulatora podatkowego i właściwie od czego zależy najlepsze rozwiązanie, wybór optymalnego rozwiązania? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku podcastu. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dzień Dobry Podatki. Ja się nazywam Michał Wilk, jestem doradcą podatkowym, partnerem w Kancelarii Prawno-Podatkowej Gardens Tax and Legal, w której pomagamy przedsiębiorcom zabezpieczyć i zoptymalizować obszar podatków w ich firmach. A jeśli prowadzisz biuro rachunkowe, rozważ dołączenie do klubu Dzień Dobry Podatki, platformy szkoleniowej oraz platformy wsparcia dla biur rachunkowych w e, bieżącej pracy z podatkami. Ten odcinek podcastu będzie nietypowy, nietypowy w tym sensie, że pokaże na przykładzie, czy ilustrując przykładem naszego kalkulatora podatkowego, w jaki sposób wybrać optymalną formę opodatkowania, optymalną formę prowadzenia biznesu i pokażę to, ilustrując e, konkretnymi operacjami wykonywanymi na ekranie przy użyciu naszego kalkulatora w związku z tym jeżeli słuchasz tego podcastu na jednej z platform streamingowych szczególnie zachęcam cię do obejrzenia tego materiału w formie filmu na platformie YouTube dzięki czemu zobaczysz co konkretnie jakie operacje wykonuję konkretnie na ekranie dość trudno jest to wytłumaczyć w formie audio więc w tym przypadku w przypadku tego odcinka podcastu serdecznie zachęcam cię do obejrzenia podcastu na YouTubie Narzędzie, którym się posługuje, czyli kalkulator podatkowy na 2024 rok, jest bezpłatne dla członków klubu. Dzień dobry, podatki. Jeśli chcesz dołączyć do klubu, link znajdziesz w opisie do tego filmu. Możesz także wykupić dostęp do kalkulatora podatkowego niezależnie od klubu. Link również znajdziesz w opisie do tego filmu. Wybór formy opodatkowania i szerzej wybór formy prowadzenia biznesu. Podyktowany jest, a przynajmniej powinien być podyktowany nie tylko kwotą obciążeń podatkowych, obciążeń podatkowo-składkowych. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę na przykład koszt księgowości, skomplikowanie prowadzenia księgowości, jeśli mówimy o chociażby wyborze spółki ZO czy spółki komandytowej, ale także jeśli mówimy o wyborze pomiędzy na przykład jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką ZO, tutaj te kryteria są zdecydowanie szersze, czy Wachlarz tych kryteriów, które powinniśmy wziąć pod uwagę, bo to będą takie kwestie jak zabezpieczenie prywatnego majątku, zabezpieczenie sukcesji, dołączenie wspólnika, łatwość sprzedaży, czy w drugą stronę elastyczność dysponowania środkami, czy na przykład nieruchomościami w jednoosobowej działalności gospodarczej. Więc tych kryteriów jest dużo. Mówiliśmy o nich w, na przykład w 88 odcinku, o tym, komu opłaci się przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę ZO. Więc odsyłam do tego odcinka i zachęcam. Do obejrzenia tego materiału, ale w tym odcinku podcastu skupię się wyłącznie na tych kwestiach podatkowo-składkowych, więc pokażemy, co się komu opłaci na konkretnych liczbach, ale właśnie w tym wymiarze bardzo mocno finansowym, abstrahując od tych pozostałych kwestii. Oczywiście w prawdziwym życiu nie powinniśmy abstrahować od tych pozapodatkowych, pozaskładkowych elementów, ale tak jak mówię, dziś skupimy się ściśle na kalkulacjach. No dobrze, zacznijmy. Jak działa kalkulator? Jak widzisz, kalkulator to jest plik arkusza kalkulacyjnego do samodzielnego wypełnienia. Celowo w tych komórkach, jak możesz zobaczyć, nie ukrywam formuł po to, żeby dać możliwość no, takiego świadomego korzystania z tego narzędzia. Czyli po prostu żebyś widział, widziała skąd się wzięły określone formuły i określone wartości, które wychodzą z tego kalkulatora i jednocześnie też nie blokowałem możliwości modyfikacji tych formuł po to, żeby ewentualnie dostosować narzędzie do własnych potrzeb. Kalkulator składa się z kilku, konkretnie mamy 6 7 8 dziewięciu zakładek, które odpowiadają wybranym najczęściej występującym w praktyce sytuacjom, w których ten kalkulator może być pomocny do wyboru optymalnej formy opodatkowania i optymalnej formy prowadzenia biznesu. Korzystamy z niego w ten sposób. Tutaj też mamy mm, taką uwagę, że wypełniamy generalnie pola zaznaczone na blado różową. To są właśnie te pola, które, które tutaj widzisz. Oraz bladożółto to są te e, pola. Te pola na bladożółto są opcjonalne. No tutaj akurat w tej zakładce biznes jednoosobowy dotyczą spółki ZO. To oznacza, że nie zmieniamy pól oznaczonych na e, szaro. Te pola oznaczone na szaro to są pola wynikowe, w których narzędzie kalkulator arkusz wylicza określone wartości w zależności od tego, co wpiszemy w tych polach. Pomarańczowych. No dobrze, zobaczmy, jak kalkulator działa i w jaki sposób na jego kanwie, na jego podstawie można wyliczyć optymalną formę opodatkowania, optymalną formę prowadzenia biznesu i przy okazji zobaczymy, jakie tutaj kryteria mają e, znaczenie, jakie mogą mieć e, znaczenie. Dobrze. Zacznijmy od zakładki numer jeden, zakładki biznes jednoosobowy. Ta zakładka będzie nam potrzebna do po pierwsze wyliczenia optymalnej formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, ale także będzie nam przydatna. Do, czy może być przydatna do sytuacji, czy w sytuacji, w której mm, korzystam z takiej hybrydowej mm, formy prowadzenia biznesu, jaką jest e, na przykład spółka ZOO, czy spółka komandytowa, dla której jako wspólnik pracuję na jednoosobowej działalności gospodarczej. Bo pewne parametry, które wyliczymy sobie właśnie w tej zakładce biznes jednoosobowy, Przeniesiemy następnie do sekcji spółki Zo. Zaraz pokażę dokładnie, o co mi tutaj chodzi. Wyobraźmy sobie najpierw pierwszą taką najprostszą sytuację: biznesu jednoosobowego, w którym to biznesie nasz przedsiębiorca osiąga przychód roczny w wysokości 300 tysięcy zł, netto, czyli bez VAT. Tu oczywiście możemy albo przenieść wyniki z poprzedniego roku, planując 2000, na przykład 2024 rok. Możemy także, a no właściwie powinniśmy zaprognozować, w jaki sposób te wyniki będą kształtowały się w nowym roku. Wiadomo, że będzie to obarczone pewnym możliwym błędem wynikającym z tego, że te prognozy mogą nam się nie sprawdzić. No ale nie ma innej opcji, jeśli chcemy wybrać formę opodatkowania na nowy rok z góry, a niestety tak to w tej chwili wygląda. No to musimy jakąś kwotę tutaj wpisać. Podobnie szacujemy roczne, średnie roczne koszty uzyskania przychodów. Tak jak mówiłem, narzędzie nie służy do wyliczania, obliczania kwoty podatku czy kwoty składki. Dlatego tutaj mamy średnie roczne koszty uzyskania przychodów, czy średni roczny przychód. Oczywiście, jak rozbijemy to sobie w miesiącach. To te kwoty mogą nam się w poszczególnych miesiącach różnić. Chodzi nam tutaj o ogólną prognozę, która pozwoli podjąć taką decyzję, jak wybór formy opodatkowania czy formy wręcz prowadzenia biznesu. Algorytm tutaj wylicza oczywiście średni dochód. Następnie mamy składki na ZUS, akurat tutaj wpisane za 23-24 rok, bo narzędzie w tej zakładce akurat porównuje lata podatkowe, um, dając pewną taką informacje, w jaki sposób te obciążenia się zmieniają i tutaj te składki na ZUS możemy zostawić, jeśli płacimy pełny ZUS, zostawić w takiej wysokości, jak jest domyślnie wpisana, albo zmienić na mały ZUS czy mały ZUS plus i otrzymujemy podstawę opodatkowania. No i teraz mamy trzy formy opodatkowania, takie JDG, podatek liniowy, ryczałt i skala podatkowa. I tak naprawdę, jeśli chodzi o podatek liniowy, już niczego więcej nie uzupełniamy. Mamy informacje o obciążeniach podatkowych, składkowych, ewentualnej daninie solidarnościowej, no i mamy też efektywną stopę obciążeń. Widzimy przy podatku liniowym, ile my tak naprawdę płacimy. Tutaj przy tej firmie to obciążenie jest dość spore nie jest to ani 19%, ani 19% powiększone o składkę zdrowotną. Ta stopa 29,05 czy 29,83, ona wynika z tego, że jeszcze dorzucamy ZUS. W związku z tym ten, o tym ZUSie też musimy pamiętać. On niby ma charakter ryczałtowy, no ale to jest przy niższych kwotach dochodów, to robią się naprawdę istotne kwoty. Oczywiście, jeśli tutaj zaczynamy zwiększać nasze dochody, to w takim przypadku no, ta stawka efektywna będzie nam maleć, bo maleje udział ZUS. Wróćmy tutaj do tego, co mieliśmy, i to jest podatek liniowy. Jeśli chodzi o ryczałt, to nasze narzędzie pozwala na uwzględnienie wysokości w obliczaniu wysokości podatku, obciążeń podatkowo-składkowych, okoliczność, w której mamy w firmie różną działalność gospodarczą, różne rodzaje działalności gospodarczej opodatkowane różnymi stawkami. No, w takim najprostszym przykładzie, u naszego przedsiębiorcy na ten moment w wersji domyślnej możemy skorzystać z stawki 8,5% i całą, cały przychód wrzucamy tutaj na te 8,5%. Otrzymujemy od razu widać. No, dość istotnie, niższe obciążenia, więc w tym przypadku od razu widać, że ta, ten, ten ryczałt będzie ciekawy. Można tu podejrzeć niżej skalę podatkową i, i już nie mamy wątpliwości. Ale może się tak okazać, że z tych 300 tysięcy. Tylko 200 tysięcy możemy opodatkować stawką 5%, ,5% bo pozostałe 100 tysięcy wpada nam na przykład w stawkę 15%. I w tym przypadku nadal jest to korzystniej niż podatek liniowy, ale nie są to już tak spektakularne kwoty. Jeśli te 15% to byłoby na przykład 150 tysięcy, więc tutaj sobie jeszcze odejmujemy 50. No to okazuje się, że jesteśmy praktycznie na e, równo, więc to trzeba też uwzględnić. E, następnie mamy skalę podatkową, skala podatkowa akurat u tego przedsiębiorcy. Czyli przypomnę, 300 tysięcy złotych przychodów, 100 tysięcy złotych kosztów, wychodzi niespecjalnie korzystnie z tego względu, że mamy dochód 200 tysięcy złotych, właściwie tutaj podstawę opodatkowania 182 tysiące złotych, więc wchodzimy w drugi próg, czy w drugi przedział skali podatkowej, więc tam nam wchodzi w grę 32% stawka podatku. Jeżeli byśmy ten dochód sobie troszeczkę obniżyli, czyli powiedzmy zwiększamy koszty ze 100 do na przykład 150 tysięcy złotych, czyli wychodzi nam już podstawa opodatkowania 132 tysiące, to widzimy, że skala podatkowa 45 tysięcy, podatek liniowy 48, ryczałt nagle nam bardzo rośnie do 59 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że zwiększyliśmy wysokość kosztów, czyli zmniejszyliśmy podstawę opodatkowania ryczał, płacimy od przychodu, więc tutaj cały czas nic się nie zmienia, mamy te 300 tysięcy złotych, przy skali podatkowej zaczęliśmy nagle zyskiwać ze względu na kwotę wolną od podatku i ze względu na to, że nie wpadamy aż tak istotnie, bo tylko troszeczkę, ponad 120 tysięcy, w drugi przedział skali podatkowej. Jakie wnioski z tego ogólne wyciągamy, bo co do konkretnej formy opodatkowania, no to niestety nie ma siły, trzeba wbić swoje prognozy do kalkulatora, tego czy innego, i po prostu policzyć optymalną formę podatkowania. Ale pewne ogólne wnioski można wyciągnąć. E, no pierwszy wniosek jest taki, że czy podatek liniowy, bądź skala podatkowa, czy ryczałt, taki wybór będzie mocno zależał od marżowości, od rentowności tego biznesu. I im ta marżowość jest większa, czyli mamy tutaj e, duży. Dużą różnicę między kosztami a przychodami, czyli na przykład, właśnie 300 tysięcy złotych przychodu i powiedzmy 50 tysięcy złotych kosztów więc bardzo marżowy biznes, tym bardziej prawdopodobnie będzie opłacał się ryczałt. Nie ma siły. Ale na to będzie miała wpływ stawka ryczałtu, bo jeżeli jesteśmy zmuszeni do 15% stawki ryczałtu, to ta opłacalność ryczałtu będzie nam się zwiększać. Jeżeli jesteśmy w 3% na przykład stawce ryczałtu, no to w takim przypadku przy marżowości, tak jak tutaj widzimy 300 tysięcy złotych przychód, 50 tysięcy złotych koszty, czyli 250 zł tysięcy przychodu, no to ryczałt po prostu miażdży pozostałe formy opodatkowania. Bo daje nam 34 500 obciążeń ryczałt, 71 tysięcy podatek liniowy i 86 skala podatkowa. Więc to będzie pierwszy wniosek. Drugi wniosek już wynika z tego, o czym mówiłem przed chwilą, bardzo dużo będzie miało do powiedzenia to, jaką stawkę ryczałtu jesteśmy w stanie przyjąć, jaką stawką jesteśmy w stanie się opodatkować. Drugi wniosek jest taki, że wybór pomiędzy skalą podatkową, z kolei, a podatkiem liniowym będzie zależał od tego, jeszcze nie doszliśmy do małżonka czy do, do rodzica samotnie wychowującego dziecko, ale będzie generalnie zależał na tym etapie, na którym jesteśmy, od tego, jak wysoki jest dochód, a właściwie jak się ma dochód, który osiągamy do progu podatkowego. Jeżeli bardzo przekraczamy próg podatkowy, prawdopodobnie opłacalny bardziej będzie podatek liniowy, jeżeli go nie przekraczamy, prawdopodobnie bardziej będzie opłacalna skala podatkowa. I, i przykładowo, w tym momencie jesteśmy w tym przykładzie na dochodzie 250 tysięcy złotych, więc bardzo przekraczamy próg podatkowy, no i tutaj bardzo skala podatkowa, Wyprzedza podatek liniowy, jeśli chodzi o obciążenia. Wyprzedza w tym sensie, że płacimy dużo więcej, bo mamy 86 tysięcy versus 71. Ale zróbmy wysokie koszty, czyli przy 300 tysiącach, 250 tysięcy kosztów, czyli mamy tylko 50 tysięcy przychodów, i w tym momencie na liniówce płacimy 27 600, na skali podatkowej 22. 900. Na marginesie, na ryczałcie 49,900, więc to jest jakaś straszna w tym momencie kwota efektywna stopa obciążeń to jest 99,92%, bo płacimy wysoki ryczałt, wysoką składkę zdrowotną no i do tego jeszcze ZUS, więc ten podatek wychodzi nam tutaj rzeczywiście dramatyczny i na to trzeba też bardzo mm, uważać. Tak jak powiedziałem, nie powiedzieliśmy o, o małżonku, z którym możemy się łącznie rozliczyć, bo ten małżonek może nam zwiększać atrakcyjność w skali podatkowej, czyli nawet jeżeli my dość istotnie przekroczymy próg 120 tys. zł dochodu, podstawę opodatkowania i wpadamy w 32% stawkę podatku, to małżonek może nam, nas uratować i może nas z powrotem wciągnąć w pierwszy przedział skali podatkowej, o czym powiem omawiając tę ostatnią zakładkę, łączne rozliczenie małżonków. Niżej w tej zakładce... Mamy spółkę ZO. Dlaczego ona jest tutaj przy biznesie jednoosobowym? Dlatego, że często formą optymalizacji podatkowej biznesu jednoosobowego, oprócz wyboru innej formy opodatkowania, najczęściej ryczałtu, jest przejście na spółkę ZO. I dlatego w tym miejscu, dla Waszej wygody, jest sekcja, w której mogę policzyć, zestawić biznes jednoosobowy w tych. Trzech formach, czyli podatek liniowy, ryczałt i skala podatkowa ze spółką ZO. I tutaj zaczynają nam się schody, ponieważ rozliczenie spółki ZO może być już bardziej skomplikowane, ponieważ my możemy mieć, unikając podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym, możemy mieć różnego rodzaju transfery ze spółki ZO do naszego jednoosobowego przedsiębiorcy, do naszego wspólnika. A jakie? No, to już zależy od tego. W jakim stopniu nasz wspólnik jest zaangażowany w tę spółkę ZO i w jaki sposób pracuje dla tej spółki ZO? Może pracować jako członek zarządu i tutaj wpisujemy kwotę wynagrodzenia w stosunku rocznym. Tu dla uproszczenia przyjęliśmy próg 120 tysięcy złotych. E, no powyżej tego progu opłacalność takiego stosunku powołania dla członka zarządu robi się bardzo wątpliwa. Nasz wspólnik może pracować na umowę o pracę, więc tu wpisujemy też te kwoty. Może świadczyć usługi specjalistyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, może wynajmować nieruchomość. Na przykład, wpiszmy tutaj 20 tysięcy złotych e, czynszu najmu na biuro rocznie. System nam liczy sumę świadczeń, którą spółka wypłaca, pokazuje zysk brutto. Od razu widać, że przy takiej kwocie spółka jest na mocnej stracie. Wróćmy zatem do naszych założeń na górze arkusza tej zakładki i wróćmy do kosztów w wysokości 100 tysięcy złotych. Czyli mamy dochód 200 tysięcy, taki nazwijmy to dochód wynikający z biznesu na zewnątrz. I do 200 tysięcy oczywiście pomniejszamy oświadczenia dla wspólnika, czyli o te 140 tysięcy, które tutaj mamy, i wychodzi nam 60 tysięcy złotych zysku brutto spółki. Wybieramy z tego wybieraka stawkę podatku. Oczywiście można było tutaj zaprojektować prosty, prostą formułę, która automatycznie by wybierała tę stawkę w zależności od wyników spółki, ale nie robiłem tego z tego względu, że ten limit 2 milionów euro po pierwsze jest Trochę bardziej złożony, zależy od różnych czynników, a po drugie, w wielu przypadkach, szczególnie restrukturyzacji, można tę stawkę stracić. Więc generalnie mamy limit przychodów 2 miliony euro, i to jest nasz taki pierwszy punkt zaczepienia ale to, jaką stawkę płaci spółka, jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Załóżmy, że płacimy 9% stawkę CIT, więc podatek nam wychodzi 5400, z tytułu powołania wspólnik płaci 21240, z tytułu wynajmu nieruchomości 1700 zł, mówimy o najmie prywatnym, czyli na ten moment w takim układzie, jeśli nie wypłacamy zysku, który nam pozostaje, czyli 50%. 4600 dywidendą zapłacimy łącznie 28 tysięcy złotych. Więc no od razu widać, że spółka ZO przedstawia się bardzo atrakcyjnie, do tego trzeba dodać koszty księgowości, o czym niektórzy nie pamiętają, ale mimo wszystko prawdopodobnie wyjdzie tutaj całkiem nieźle. Natomiast może być tak, że wspólnik świadczy usługi specjalistyczne na rzecz tej spółki. Na przykład, no nie wiem, jakieś usługi inżynieryjne. I wystawia fakturę w wysokości powiedzmy 5000 zł miesięcznie, czyli 60 tysięcy zł rocznie. Czym właściwie eliminuje zysk, więc w tym momencie spółka jest na zero, nie wypłaca żadnej dywidendy, no bo nic już tutaj nie zostaje. I to, co musimy jeszcze wpisać, to musimy sprawdzić, jakie obciążenia. Publiczno-prawne, wspólnik z tytułu tych 60 tysięcy złotych będzie płacił. I teraz, jakie będzie płacił? No to wszystko zależy, w jakiej formie opodatkowuje te e, usługi inżynieryjne. Czy skala podatkowa, czy podatek liniowy, czy ryczałt, a może odważył się ten nasz wspólnik na świadczenie tych usług w ramach artykułu 176 KSH. Obecnie jest to dość ryzykowne. Będziemy też aktualizować mm, nasz podcast, który. Publikowaliśmy jakiś czas temu e, z tego tytułu, ale załóżmy, że ma działalność gospodarczą i opodatkowuje tę działalność gospodarczą skalą podatkową. No więc my musimy otworzyć sobie drugi arkusz dla nie całego biznesu naszego przedsiębiorcy, ale dla tego biznesiku inżynieryjnego, który polega na wystawianiu jednej faktury na rzecz spółki ZO. Po liczeniu, jaka wychodzi nam wysokość podatku, składki zdrowotnej i ZUS-u z tego tytułu. Wpisać te obciążenia tutaj w, tej, w tym polu, i wtedy nam wyjdzie łączne obciążenie tej naszej spółki ZO. Może się wtedy okazać, że jest to dla nas atrakcyjne albo nieatrakcyjne, ale to wszystko trzeba aż w takich detalach policzyć. No i wreszcie na tych wykresach słupkowych możemy zobaczyć, co nam się najbardziej opłaca. Kolejna zakładka przeznaczona jest dla pracowników. To może być oczywiście nasza jedyna zakładka, która nas interesuje, jeżeli po prostu pracujemy na etacie, ale to może być także zakładka, którą wykorzystamy do obliczenia obciążenia naszego jako pracownika naszej spółki z i Wtedy oczywiście te kwoty, które nam tutaj wyjdą, przerzucamy do zakładki PIT, ZUS i składka zdrowotna od wynagrodzenia wspólników na umowie o pracę. Tutaj arkusz jest prosty, wpisujemy przychód miesięcznie, wpisujemy czy określamy, jakie mamy koszty uzyskania przychodów, czy zwykłe, czy powiększone, no i otrzymujemy wysokość obciążeń. Tu też bardzo zwracam uwagę, to są średnioroczne obciążenia. One mogą się, szczególnie jeśli przekraczamy próg podatkowy, a jeśli przekraczamy w taki sposób, że dochodzimy do limitu zUS-u, to mogą nam się bardzo zmieniać. Raz możemy mieć więcej na rękę, raz możemy mieć mniej, więc tutaj nie, nie zdziw się, jeśli ta kwota, która tutaj wychodzi, czy właściwie tutaj, która zostaje netto miesięcznie, to nie jest kwota, którą otrzymujesz na przykład w styczniu czy w lutym. Bo te kwoty mogą się zmieniać. W ujęciu rocznym powinno się to zgadzać. Zakładka spółki wieloosobowe służy do obliczenia wysokości podatku i obciążeń podatkowo składkowych, spółek transparentnych podatkowo, czyli spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej. Można byłoby w zasadzie do tego skorzystać z tej zakładki biznes jednoosobowy i mniej więcej jaką formę opodatkowania wybierzemy dla naszej spółki dla nas w ramach spółki cywilnej jawnej czy partnerskiej. Mniej więcej kwoty byśmy otrzymali, szczególnie w większych spółkach, ale nie uwzględniałoby to w szczególności obciążeń takich jak ZUS czy składka zdrowotna w szczególności ZUS pozostałych wspólników, bo może być tak, że w spółce mamy w naszej spółce cywilnej mamy wielu wspólników i w związku z tym składki społeczne tych wspólników będą się mnożyć przez liczbę wspólników i może się nagle okazać, że przy stosunkowo niewielkiej spółce działanie z wieloma wspólnikami versus działanie w ramach jakiejś działalności gospodarczej będzie no, dużo dużo bardziej oskładkowane. Ta zakładka polega na tym, że wypełniamy standardowe pola przychodu kosztów, wskazujemy udziały procentowe wspólników, co pozwala nam na następnie przepisanie, liczymy tutaj odrębnie każdego wspólnika, przepisanie wysokości przychodu i dochodu danej konkretnej osoby, bo te procenty mogą być przecież różne. No i następnie wyliczamy podatek liniowy, ryczałt, skalę podatkową danego wspólnika i te obciążenia przepisujemy niżej dla każdego wspólnika, co pozwoli nam na podsumowanie obciążeń dla całej takiej spółki cywilnej czy całej takiej spółki jawnej. Kolejne zakładki, spółka komandytowa, tradycyjna i Roszada e, służą do tego, żeby policzyć szacunkowo na ile opłacałoby nam się przejście z jednoosobowej działalności, na przykład do spółki komandytowej, czy z tej naszej spółki jawnej, na przykład przekształcenie w spółkę komandytową tradycyjną, czy spółkę komandytową na tak zwanej roszadzie, czy w ujęciu roszady. Roszada, czyli chodzi tutaj o sytuację, w której właściciel biznesu, główny udziałowiec staje się komplementariuszem, spółka tradycyjna, właściciel staje się komandytariuszem. Tu też wpisujemy przychód, koszty i liczbę komandytariuszy, tutaj komplementariuszy w tej zakładce na Ruszadzie, po to, żeby głównie policzyć ZUS i składkę zdrowotną. Wpisujemy, czy określamy, wedle jakiej stawki CIT rozlicza się nasza spółka komandytowa, i określamy, jaką część zysku wypłacamy. Bo może się okazać, że nie wypłacamy całej kwoty zysku, co będzie nam w tym przypadku obniżało wysokość obciążeń podatkowo-składkowych. Dość częstym schematem optymalizacyjnym jest przejście z jednoosobowej działalności, do spółki komandytowej na roszadzie, czyli wtedy nasz główny właściciel staje się komplementariuszem. No i zobaczmy. W tym przypadku średni roczny przychód 300 tysięcy, koszty 100 tysięcy. Mamy załóżmy jednego komplementariusza. Jesteśmy na 9% stawce i wypłacamy całość zysków, e, czyli te 182 tysiące, to w tym przypadku, zakładając, że my nie pracujemy dla spółki, nie wystawiamy żadnych faktur, więc tam nie obniżamy tego zysku spółki, tylko po prostu wypłacamy jako udział zyska, w zyskach wspólnika. E, płacimy 60 tysięcy złotych, co daje efektywną stopę obciążeń 30 tysięcy złotych. E, nie jest to mało w przypadku tego biznesu jednoosobowego. E, przypominam, 300 i 100 na podatku liniowym wyjdziemy na tym lepiej, na skali podatkowej gorzej, na ryczałcie, jeśli mamy 8,5% jeszcze lepiej. Ale przy większych firmach, może się to już opłacić, bo powiększmy to razy 10, czyli mamy 3 miliony złotych przychodu, milion złotych kosztu i niech już będzie ten 8,5% podatek, hmm, sobie zrobimy tak, 3 miliony, to usuniemy, i tutaj razy tu zostawiamy 8,5, a tutaj no to nie ma znaczenia, może zostać. Dobrze, i w takim ujęciu przy 8,5% podatku. Podatek liniowy ponad 500 tysięcy złotych, ryczałt 285, skala podatkowa 840 tysięcy. Popatrzmy teraz na spółkę komandytową na Roszadzie, wpiszmy 3 miliony złotych, milion z przychodu, milion złotych kosztów, jeden komplementariusz, stawka 9% i wypłacamy całość zysków i osiągamy 372 tysiące złotych. Tutaj optymalizujemy daninę saldarnościową, optymalizujemy składkę zdrowotną. 370 tysięcy złotych, w związku z tym niewątpliwie jest to bardzo ciekawa formuła optymalizacyjna dla naszego wspólnika. Dalej mamy spółkę Zona Estońskim CIT. Tutaj z wieloma uproszczeniami, ponieważ to nie jest kalkulator estońskiego CIT, uproszczeniami, które polegają na tym, że nie liczymy na przykład ukrytych zysków, nie liczymy innego rodzaju obciążeń wynikających z, z, z estońskiego cit -u. liczymy wyłącznie kwestie, czy zestawiamy wyłącznie kwestie przychodów kosztów z wypłacanymi zyskami, wskazujemy średnioroczny przychód naszej spółki, czyli 3 miliony złotych. Już jesteśmy w tej większej spółce przy koszcie milion złotych. Jestem małym podatnikiem. Czy wypłacam jakieś wynagrodzenie nawet na stosunku powołania? No, że stawmy, że wypłacam sobie 120 tysięcy złotych. No i pytanie jest takie zasadnicze w estońskim CIT. Ile wypłacam Zysków. Mamy zysk po pomniejszeniu świadczeń wspólników 1 880 tysięcy i teraz zobaczmy. Gdybyśmy wypłacali całość tych zysków, zapłacimy na estońskim CIT 397 000 złotych. Jest to mniej niż w jednoosobowej firmie. Więcej niż w spółce komandytowej na Roszadzie, ale w spółce ZO zyskujemy zabezpieczenie prywatnego majątku, ponieważ w spółce komandytowej na Roszadzie ten nasz właściciel jest komplementariuszem, czyli ponosi odpowiedzialność. No, ja bym powiedział, te 20 tysięcy złotych, czy 25 tysięcy złotych więcej podatku, dla mnie byłoby ceną wartą zapłaty tego, żeby mieć spokojną głowę. Ale gdybyśmy nie wypłacali całości zysku, tylko na przykład wypłacali sobie 1,5 miliona, to nagle, przepraszam, a, tych zer jest odpowiednio dużo, to nagle okazuje się, że nasz podatek spada do 320 tysięcy. Jeżeli okazuje się, że my tam reinwestujemy bardzo dużo zysków, to możemy z tym podatkiem bardzo istotnie zejść. W skrajnym przypadku, jeżeli nie wypłacamy zysków, to zapłacimy w tym momencie 21 240 jako nasze podatek od wynagrodzenia wspólnika, więc to też nie jest tak, że nie wypłacamy żadnych zysków, bo sobie 120 tysięcy złotych naszego wynagrodzenia, nazwijmy to na życie, wypłaciliśmy. Więc to pokazuje nieprawdopodobną siłę spółki Zona Estonijskim CIT w momencie, w którym nie wypłacamy dużej części zysku, czyli wypłacamy tylko jakąś część. Co nam jeszcze zostało? Zakładka jednoosobowa działalność Umowa o pracę, ona służy wyliczeniu sytuacji, w której mam umowę o pracę, czy to na zewnątrz, czy dla mojej spółki, nie ma to znaczenia, i jednocześnie działalność gospodarczą na skali podatkowej, bo wtedy dochody nam się łączą i wpadają do jednego worka. Ta zakładka pomaga nam policzyć łączne obciążenie w takim przypadku. Możemy następnie wyliczyć Obciążenia podatkowo-składkowe, na przykład na podatku liniowym naszej działalności czy na ryczałcie w naszej działalności i zestawić to wtedy, plus oczywiście etat. Tam będą też z zakładki drugiej wynikały nam odpowiednie obciążenia. Podsumować to i zestawić to z sumą, która wychodzi nam z tej zakładki, w której liczymy łączne opodatkowanie etatu. I działalności na skali podatkowej. Tutaj, tak naprawdę, parametry są proste: przychód z działalności, koszty, składki na ZUS. Tutaj domyślnie będzie to zero, jeżeli, jak tu widzimy, z umowy o pracę osiągamy dochody w wysokości co najmniej minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, składkę zdrowotną z działalności gospodarczej i miesięczny przychód brutto z umowy o pracę. No i wychodzą nam obciążenia, czy suma obciążeń z etatu i z działalności gospodarczej. No i wreszcie łączne opodatkowanie, łączne rozliczenie małżonka i rodzica samotnie wychowującego dziecko, bardzo podobne zakładki, które generalnie polegają, czy ich korzystanie z nich generalnie polega na tym, że właśnie e, powinniśmy w jednym z pozostałych arkuszy wyliczyć, tutaj wpisujemy e, przy małżonku A przychód z działalności gospodarczej, koszty prowadzenia działalności, podobnie przy małżonku B, i powinniśmy podając jeszcze ewentualnie umowę o pracę, powinniśmy wyliczyć w poprzednich arkuszach czy przepisać ZUS, który płaci jeden małżonek i drugi małżonek z działalności i z etatu. Łącznie, jak tutaj widzimy, jest suma DG plus umowa o pracę. Powinniśmy wyliczyć sobie w pozostałych arkuszach składkę zdrowotną jednego małżonka i drugiego małżonka, także składkę zdrowotną z umowy o pracę. No i już następnie w 24 roku Kalkulator poda nam, jakie jest łączne opodatkowanie małżonków, czyli suma obciążeń małżonków, PIT-ZUS plus składki zdrowotne na ten rok. Wiedząc, jakie łączne podatki zapłaci małżonek A i małżonek B, możemy następnie policzyć, zasymulować sytuacje, w których małżonek A i B rozliczaliby się. Oddzielnie do tego, wykorzystując znowu e, kolejne arkusze e, z działalności gospodarczej czy z etatu, z działalności etatu jednego i z etatu drugiego, to już naprawdę zależy wszystko od tego, w jaki, e, jaka jest sytuacja. Ona może być dość e, złożona, e, ale to otwierając kilka arkuszy równolegle, jesteśmy w stanie zrobić. Podobnie działa to łączne rozliczenie rodzica e, samotnie wychowującego dziecko. To tyle na dziś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania o kalkulator czy o wybór optymalnej formy opodatkowania, zostaw komentarz pod tym odcinkiem. Chętnie ustosunkuję się do tych różnego rodzaju pytań czy wątpliwości. Dzięki za uwagę. To wszystko. Przypominam, że kalkulator jest dostępny bezpłatnie dla członków klubu Dzień Dobry Podatki. Link do. Klubu znajduje się w opisie do tego filmu. Dostęp do kalkulatora można także wykupić odrębnie. Link do strony znajduje się także w opisie do tego odcinka. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę, cześć.